Na stronie CIG opublikowano odpowiedzi na serię pytań graczy dotyczących niedawno zaprezentowanego statku rafinerii Expanse. Jakie zatem padły pytania i odpowiedzi? Jakie są korzyści z używania statku rafinerii w porównaniu do rafinerii na stacjach kosmicznych? Największa korzyść to posiadanie rafinerii pod ręką i brak potrzeby latania do stacji kosmicznych. Kolejną korzyścią będzie fakt, że rafinacja na pokładzie statku będzie znacznie szybsza, ponieważ gracz będzie miał nad nią pełną kontrolę. W rafineriach na stacjach dochodzi jeszcze opóźnienie związane z obłożeniem rafinerii wieloma zadaniami. Na statku ten problem też nie będzie występował. Docelowo CIG liczy na to, że gracze będą tworzyć całe floty złożone ze statków górniczych, rafineryjnych, transportowców oraz statków eskorty. Jak długi będzie proces rafinacji w porównaniu do tego na stacjach? Założenie jest takie, że będzie to dosyć szybki proces bazujący na umiejętnościach operatora. Jeżeli wiesz, co będziesz rafinował i jakiego procesu najlepiej użyć, to będziesz dużo szybszy niż stacjonarna rafineria. Wpływ na prędkość będzie miał też fakt, że rafinowane będą znacznie mniejsze ilości materiału niż na stacjach. Czy Expanse będzie miał bezpieczną ładownię do przechowywania wrażliwych rud, czy na przykład czas do wybuchu Quantinium zatrzyma się po przeładunku na Expanse? Nie. Samo przeładowanie Quantinium na Expanse nie zatrzyma jego rozpadu, za to powinno to zrobić rozpoczęcie rafinacji otrzymanego ładunku. Czy będzie dodana mini gra do rafinacji jak przy innych profesjach? Jak będzie wyglądać? CIG nie nazywa takiej aktywności minigrą, ponieważ mechanika będzie nieco bardziej skomplikowana. Wiadomo jednak mniej więcej już na tym etapie, jak ten proces ma wyglądać. Mogą jeszcze nastąpić zmiany, ale rafinacja ma wyglądać następująco. Pierwszym etapem jest odebranie worka z urobkiem ze statku górniczego lub transportowca przy pomocy wiązki lasera ściągającego, Tractor Beam, i umieszczenie go w jednym z gniazd Expanse. Kolejnym krokiem będzie analiza materiałów. Na podstawie wyniku będzie trzeba zdecydować się na konkretny proces do przerobienia rudy. Będzie można wybrać jeden z domyślnych procesów, jak w stacjonarnej rafinerii, lub zdecydować się na ręczną rafinację. Wtedy gracz samodzielnie w trakcie procesu będzie decydował o zaaplikowaniu różnych metod, jak rozdrabnianie, topienie, rozpuszczanie i tym podobne. Celem jest danie graczowi wyboru, ile wysiłku chce włożyć w proces. Będzie mógł pójść na łatwiznę i wybrać automatyczny proces lub zdecydować się na eksperymentowanie i opracowanie procesu, który może da dużo lepsze wyniki. Czy będzie możliwość rozpoczęcia rafinacji i następnie schowania statku w porcie, opcja Store na terminalu, bez przerywania procesu? Nie. Cały proces trzeba będzie nadzorować. Nie podjęto jeszcze decyzji, co się stanie po zestorowaniu statku. Może to wstrzymać rafinację, zresetować ją lub doprowadzić do zmarnowania rudy. Jakie rudy będzie mógł rafinować Expanse? Obecnie plan jest taki, by statek mógł rafinować wszelkie rudy, minerały, gazy i metale, w tym złom, a także paliwo. Czy Expanse będzie kompatybilny z Argomol, Greycat Rock i Drake Vulture? Plan jest taki, że Expanse będzie w stanie przyjąć ładunek z każdego z wymienionych pojazdów. Źródło materiału nie powinno mieć znaczenia tak długo, jak długo rafineria jest ustawiona na przyjmowanie konkretnego typu materiału. Cały czas trwają jednak prace nad możliwymi zmianami górnictwa na piechotę oraz korzystania z Greycat Rock. Jako że te formy górnictwa produkują kryształy, które może będzie trzeba rafinować w zupełnie inny sposób. W każdym razie przewidziana jest ich rola w przyszłym systemie craftingu. Czy rafinacja na statku będzie wymagała dodatkowych materiałów, jak paliwo, katalizatory czy różne odczynniki? Prawdopodobnie rafinacja będzie wymagała zużycia energii, katalizatorów i odczynników. Plan jest taki, że jeżeli gracz będzie miał pod ręką składniki, to rafineria będzie w stanie samodzielnie wytworzyć potrzebne odczynniki. Czy rafineria będzie zużywać zasoby statku, jak paliwo? Tak. Rafineria będzie pobierać energię z siłowni statku. Może to mieć wpływ na ogólny balans energetyczny statku. Dlaczego Expanse ma tylko jedną małą tarczę, podczas gdy inne statki tego rozmiaru są lepiej chronione? Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na energię przez moduł rafinerii, statek ma mniejszą ochronę. Dla zbalansowania tej wady jest jednak o wiele lepiej opancerzony niż inne statki tego rozmiaru. W jaki sposób będzie działał system worków na urobek?
W takie worki wyposażone są już prospektor i maul. W trakcie wydobycia napełniają się urobkiem. Pełny worek będzie mógł być odczepiony od statku górniczego i przeniesiony bezpośrednio do statku rafinerii lub do transportowca. Gdy do Expanse zostanie podłączony worek z urobkiem, to zrafinowany materiał trafia do tego samego worka? Czy worki, w które wyposażony jest na początku, mogą być odłączone? Tak, plan przewiduje użycie worków, w których dostarczono urobek jako pojemników na gotowe materiały. Proces będzie wyglądał jak poniżej, chociaż może się jeszcze zmienić. Prospektor dostarcza worek, który jest przepinany do Expanse. Operator może wtedy natychmiast przenieść zawartość do rafinerii lub do innego podpiętego worka. Jeżeli zrafinowane materiały mają trafić do tego samego pojemnika, z którego pobrano urobek, to musi on najpierw zostać oczyszczony, żeby gotowy materiał nie uległ zanieczyszczeniu. Można też będzie w międzyczasie odpiąć taki worek i podpiąć nowy, przygotowany już do odebrania gotowych materiałów. Uchwyty Expanse będą jednak bardzo słabe i nie utrzymają pełnego urobku worka w przypadku podróży. Przed wyruszeniem w podróż worki z materiałem czy urobkiem będą musiały być odpięte od Expanse i transportowane na innym statku. Jaka jest maksymalna pojemność Expanse? Czy będzie można mieć 64 SCU rudy w rafinerii i drugie 64 SCU już gotowych materiałów w podwieszonych workach? Podobnie do Prospektora i Maul, Expanse korzysta ze składanych worków na urobek oraz posiada ich drugi zestaw właśnie w formie złożonej. Dysponuje więc 8 workami na zaczepach, co daje 64 SCU, oraz drugą taką ilość w formie złożonej, co daje kolejne 64 SCU. Dzięki temu, po odczepieniu pełnych worków i przeniesieniu ich na statek transportowy, Expanse może natychmiast zacząć napełniać kolejne 8 worków. Czy Expanse będzie w stanie kolejkować kolejne procesy rafinacji, poza tymi 6, które może prowadzić jednocześnie, i rozpoczynać je automatycznie po ukończeniu tych będących w toku? Będzie można gromadzić część urobku w reaktorze rafinerii lub w podwieszonych workach. Jednak sam proces rafinacji zawsze będzie trzeba uruchomić ręcznie. Czy przewiduje się pobieranie opłat za rafinację rudy dostarczonej przez innych graczy, tak jak obecnie gracze płacą właścicielowi Starfarera za tankowanie? Tak. Przewidywany jest system, w którym górnicy będą mogli sprzedawać rudę właścicielowi Expanse oraz pozwalający jemu z kolei sprzedawać gotowe materiały. Czy załadunek worków przy pomocy Traktor Beama będzie działać też na planetach przy działającej grawitacji? Tak, Traktor Beam będzie działał zarówno w kosmosie, jak i w atmosferze. I to wszystkie pytania i odpowiedzi, jakie padły. Dzięki i do zobaczenia w kosmosie.